Witam, z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym odcinku świątecznej przygody. Jak widzicie, z nami Madzia, cześć Madzia. Cześć. Madzia, co cię tutaj sprowadziło do nas? Bo wiesz co, ja sobie tak biegałam po lesie, tam krówki oglądałam, świnki i spotkałam świętego Mikołaja i on do mnie tak co mówi... Co ty gadasz? No, mówi do mnie, słuchaj, tam o, na końcu lasu mieszka taki o, i on tam sam jest i trzeba mu domek pomóc zdekorować, o. No on się super. MWK nazywa i on taki sam samotny, pomóż mu. I dał mi trochę tutaj pasków dla ciebie, a na przykład chodź, gdzie masz stół? Właśnie nie mam. Niedługo będzie, wiesz, do Wigilii jeszcze trochę czasu. Dobra, tu ci postawię. O, masz. Ciasto przyniosłaś. Ciasto, tak. Ale dobre. Patrz, tutaj mam dla ciebie piorniczki. Te to co ty go... Patrzcie, jakie ciasteczka dostaliśmy od Madzi. Tu masz choinkę, tak? O, masz, będziesz miał taki ciężki prezent jeden. Co? Naprawdę? Dostałem kowadło? Tędy nie przejdę, to o tamci drugi postawię. Ale zapakowałaś kowadło, naprawdę? Tak, i patrz, o, jeszcze taki prezent dostałaś. Ja cię nie mogę, poważnie. W ogóle jeszcze tutaj mam, żeby ci smutno nie było, tu kolegę dla ciebie będę miała. Nie, właśnie zrobimy takiego. Bałwana jeszcze dziś, w końcu normalnego bałwana o, zrobimy, patrz, nie? Tu będziesz miał, o. Tu będzie mój przyjaciel bałwan, czekaj, to ja może zrobię mu jakieś rączki, jakieś pochodnie, zrobię mu dźwignię może, co? O, możesz spróbować. Tylko czekaj, jak się robiło dźwignię, bo nie pamiętam, z patyków i... Stone albo cobblestone. Okej, dobra, dałem radę, dobra, będzie miał dwie rączki. O ja, mamy przyjaciela, widzicie? Jak nazywamy tego bałwana? Masz Zdzisław. Zdzisław? A może Zbyszek? O, może być Zbyszek, też bardzo Zbyszek. Okej, bałwan Zbyszek, każdy pisze w komentarzach, super bałwan Zbyszek, dziękuję Madzia. Tak macie pisać w komentarzach, nie? No, super. I patrz, mam dla ciebie jeszcze, o, światełka, chodź sobie porozwieszamy po całym domu. Super. Żeby tak ładnie, świątecznie było. Ale super, o mega, dobra, to będzie dobry pomysł. To będzie dobry pomysł. Ja miałem trochę tych światełek, ale wiesz co, a co Mikołaj tak powiedział po prostu? O, masz tutaj to, zaniesiemy wódce? Bądź byłeś grzeczny. Widzicie widzowie, byłem grzeczny. Byłem grzeczny i Madzia nas odwiedzi, ale super. Ty, to może od razu, bo w końcu jesteś kobietą i pomożesz mi może od razu w dekoracji tego domu i w zrobieniu stołu ogólnie. Tutaj muszę to jakoś, wiesz, poukładać. Tutaj, o, wiesz, to wszystko się może poprzesuwa. Właśnie nie wiem, masz może jakiś na to pomysł? Koło kominka by było najlepiej zrobić chyba stół, nie? Wiesz co, a tutaj to trzeba byłoby troszkę sprzątać. Masz to sobie, oj, troszkę jest, no. Nie wiem, to tak. Skrzynkę bym zebrała, to też bym zebrała. Ja tu wszystko na razie wezmę. O, tak naprzeciwko ognia, wiesz, żeby tutaj był taki stół na trzy. O, tutaj, nie? No i super, to będzie bardzo dobry pomysł. Okej, to ja biorę tę skrzyneczkę. To, o Jezu, ile tu będzie itemów. Ile tu będzie itemów. Teraz będę musiał poszukać skrzynki pośród tych itemów. Ty, to o, gdzie... i w ogóle jeszcze coś no. Co dla mnie masz, Madzia? Czy ty nie za dużo prezentów mi przyniosła? No tyle się do Mikołaj dał, to co sobie będę robić? No to co ty masz w ręku? Ty masz tu jeszcze śmieszny creeper, o nie! On ostatnio... Co ty gadasz? I on... Ja, szkielet to jest pomocnik Mikołaja. Wiem. Ty, to może to damy na stół? Można, albo kółeczkę jakoś zrobić. O, koło kominka, ej, no, dobry pomysł, super. Dobra, a masz skrzynki? Teraz trzeba jakoś to poukładać, czekaj, może... skrzynka. No dobra, ale ta skrzynka chyba nie będzie tu przeszkadzać, nie? Nie, ta będzie spokojna. Okej, dobra, to ja zrobić, jakieś by się przydało chyba... Schodki, nie? Schodki to zrób, ja zrobię półeczkę. Okej, dobra. A czekaj, to ja zbiorę sobie te główki. W sumie możemy tu budować, jak będzie noc, nic nam nie przeszkadza. Dom jest ogólnie ocieplany, więc w porządku. A, to super. To cieplutko będzie. No, a jakby ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam, macie link w karcie. O, tak tylko przypominam. O, takie półeczki mówisz? I tu... O kurde, o ja! Czekaj, a jakby... Oj! Sobie na głowę założyłam. O, a jak... Czekaj, bo jakbyśmy... A nie, bo to będą półeczki. A może zróbmy już, czekaj... Mm. A jakbyśmy pociągnęli te półeczki jakby do końca? Że po pokoju jeszcze tu chcesz, o tak? No, na przykład. I tu byśmy dali zwykłe bloki, a nie te. I byśmy na przykład tutaj jeszcze dali na przykład te sadzonki, co tutaj są, nie?
Może to będzie A to dobrze... w ogóle ja mam takie fajne dekory też, patrz tu. I to... Nie, to. No właśnie i to będzie spoczko wyglądać, to ja wywalę te tutaj schody i dam zwykłe, tylko ja nie wiem, czy ja mam w ogóle jeszcze cegły. Czy ja mam całe bloki cegły, już nie pamiętam. Nie mam. Dobra, to ja zaraz to przepalę, czekaj. Tak. Masz może w ekwipunku jakieś cegły? Z tamtej skrzynki? Nie, mam... Mam kwarce jakieś, mam... A to... Nie, to jest ciemna glina. Czekaj. Dobra, poradzimy sobie. Spoko. Ja sobie tutaj... O, wezmę tak. No i będzie super. Nikt nie musi widzieć, że tam troszkę jest oszukany i tam jest dziurka, nie? Nikt nie musi o tym wiedzieć. Nie. Też nikt nie widział. Myślę. O, ej, teraz to super wygląda. Mhm. Jeszcze jedna głowa nam została, wiesz? To może głowę ostatnią dajmy tutaj, taką na środku, żeby sobie wisiała, czy nie bardzo? A można powiesić, oj, to znowu sobie na głowę założyłem. Szalone te głowy. O, ej, zarąbiście, bo ogólnie to się chyba nie będzie palić, bo jak Mikołaj, bo tu jest komin, zbudowałem specjalny komin, że Mikołaj tutaj se spadł, nie, z prezentami. Mhm. I nie będzie podpalone, bo się Mikołaj podpali, wiesz o co chodzi, a Mikołaj chyba ognia za bardzo nie lubi, nie? Czekaj, ja tu mam jeszcze tak, w sumie może byłoby, masz siekierkę, tak żeby było szybciej? No proszę cię bardzo. To czekaj, to ja tutaj... A z czego chcesz zrobić ten stół? Bo ty chcesz go w tę stronę, tak o zrobić, nie? O, idealnie, właśnie tak. Albo ten płotek i płytki naciskowe drewniane, albo tak jak zrobiłeś w sumie, tylko z płytkami by lepiej wyglądało. No właśnie, chyba tak zrobimy, dobra. A ja mam drugą sikierę, to luz, okej. Okay. To sobie... O, ale będzie tutaj wigilia. Właśnie, Madzia, masz tutaj, słuchaj, specjalnie dla ciebie, własnoręcznie pisałem. O, co ty tutaj... Mapki będą. Wow, jak to teraz wygląda? Ja widzicie? Kobieca ręka i od razu domek lepiej wygląda, świątecznie. No nie, ekstra. To teraz to zaczyna to wyglądać, super. I to też po bombeczce, No i super. Ej, nie spodziewałem się, że to będzie tak ładnie wyglądać. Widzisz? Super, dobra, to czekaj, tutaj taki stół. I czekaj, okej. I będą krzesełka z... dobra. Tylko ja nie wiem, ile tutaj miejsc mam przygotować W ogóle. Akurat po 6, nie? Chyba, że jakoś większą imprę planujesz. Właśnie nie wiem, zobaczymy jeszcze. Najwyżej się dostawi, ale tak na razie dobrze wygląda. O, jak to zarąbiście zaczęło wyglądać. Wszystko jest poukładane w miarę. A czekaj, ja to mam, tego nie mam, to zaraz zrobię. Dobra, to ja tutaj... Ale czekaj, a nie położę później na pół płytki tutaj tego, nie? Nie. Musiałbyś chyba, że z tego, co ja półki robiłam, wiesz? No właśnie teraz tak zobaczymy, jak to wygląda, czy to nie będzie za O Jezu. To chyba, że... A ciasto na to nie położy chyba, nie? Nie, ale wiesz, jak można zrobić? Tylko nie wiem, czy, jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. Aha, w ten sposób. Tylko, że teoretycznie nóg nie będzie widać. No to nie problem, ale położyłbym tu ciasto na przykład? Tak, tutaj położysz już. Aha, no to dobra, to zrobimy to jedno niżej. Tak, żebym, wiesz, żebym... Właśnie 12 potraw muszę jeszcze zrobić, czaisz? Śledzik! Ale no właśnie na pokarpia będę musiał iść, kurde. Nie wiem, czy ja złowię karpia, nie wiem, czy dam radę. Nie wiem, czy podołam. Jak masz myślisz, Madzio? Dasz radę. Mam. Weź tam przyda. O, super. Ej, ale to zarąbiście wygląda. A masz pochodnie na podorędziu? Daj tu. Czekaj, nie? A, mam. Dobra, okej. No, świeczka musi być. Wiesz, patrz, jak bombki na ładnie kolory zmieniają. Yeah! Ej, bez kitu, one... Co? O nie! Wiesz co, ja coś zrobię, ale potem naprawię. Dobra, okej. Tu jest tylko masa niepotrzebnych chyba itemów, nie? Ale ten bałwan... Yeah, ale to super zaczyna wyglądać. Tylko, super. Tutaj masa prezentów. Czekaj, czego jeszcze brakuje, słuchaj? Z takich dekoracji świątecznych, co myślisz? Na zewnątrz by można było coś ogarnąć, wiesz? Jeszcze tak przed domem, nie? Też tak właśnie myślę. O, pada deszcz w ogóle. O Jezu, czemu tak deszczowo? Co się stało? Ale bambus tutaj rośnie, super. Wiesz co, moglibyśmy położyć się spać. Ja tutaj mam specjalną sypialnię dla gości odcinka, więc spoko. Na górze? Proszę, zapraszam. Tutaj na górę sobie, ogólnie... Czemu to tak ciemno? No właśnie, nie przejmuj się, bo tutaj nic się nie dzieje kompletnie. To jest tylko do spania, żeby minął sobie, wiesz, minęła sobie noc, elegancko, i pięknie. No i mamy... Czemu tu jest... O, dobra, myślałem, że jest dziura w dachu. Tak mi się zlogowało, okej. Idziemy sobie na dół, ale tu jest ślicznie. Fajnie teraz jest. No teraz to nowe... Ej, serio, teraz to fajnie wygląda. Wcześniej to wyglądało tak... Sezonki,
Ty, a może te światełka by na zewnątrz jeszcze tak udekorować? A też można, bo ja jeszcze ich trochę mam. No ja też troszkę mi ich dałaś, ale czekaj, myślę, może tutaj jakby wisiały w ten sposób na przykład, patrz. Świetnie to wygląda. Fajnie to chyba wygląda, nie? No. Tak tutaj też, bo one są takie pochowane, tylko... Nie... To, ale zarąbiście, o my gosh. Ale super. Ale mega. Teraz to super wygląda, dobra, tutaj jeszcze tak. Sobie, pyk. Ej, no super, super, naprawdę. Oj, masz tu też tutaj taką choinkę na zewnątrz. No, tutaj Roxu budował, chodź zobaczyć. To tutaj Rox ogólnie budował tą całą choinkę, ja mu lekko pomagałem. Fajne, ile prezentów. No, masa prezentów, mówię. Ale tutaj farma, fajne, która w ogóle nic tutaj nie rośnie. Nie wiem czemu, znaczy bardzo słabo, zima. Nie? No zima i to jest chyba ten problem. A tutaj mamy, słuchaj, bałwana, którego budował dealerek. I to przypomina ogólnie villagera, więc bałwan Zbyszek jest lepszy. Bałwan Zbyszek. Okay. Bałwana Zbyszka się trzymajmy, nie? Dobra. Bo to naprawdę. Nie ma sensu. Dobra, czekaj. Właśnie jeszcze będę musiał noclegownię ogólnie dla wszystkich gości tutaj, wiesz co, zbudować. No, ale wypadałoby. To już w następnym odcinku zbuduję, tym się nie przejmuję. Ale myślę, co tu jeszcze by można dodać na zewnątrz. Czekaj, może tutaj ci niżej jeszcze postawię. O, tutaj ciasteczka. O, ale te ciasteczka są super. Ja. Sama je piekłaś? No, oczywiście. Ja, super, naprawdę. Ja sam będę musiał trochę popiec tych ciastek. Ale pyszne. A jak ładnie wyglądają w ogóle. Mm-hmm. To jest jak ludzik z Shreka, nie? Jak ciastek, mm-hmm. Naprawdę, no. Jak Boga kocham, wygląda to jak ciastek. Znaczy, nie pamiętam, jakie miał guziczki, ale bardzo podobnie wygląda. No, dobra. Te drzewka tutaj, co są wokół domu, jeszcze tymi światełkami potraktować. I to można, będzie, można. To będzie mega wyglądać. O, super to będzie wyglądać. Żeby było tak typowo świątecznie i będę musiał to później jakoś oświetlić, żeby to wszystko było widać pięknie. Ale mega, ale mega. Zaczyna mi się już coraz bardziej tu podobać. Jakoś teraz to czuję klimat w ogóle. Czuję klimat świąt, serio. Tylko i wyłącznie dzięki temu. Dzięki tymi światełkami i dekoracjami. No dekoracje, nie? Dużo robią. No, najwięcej. Przecież ten dom zaczynał... Teraz zaczął dopiero wyglądać świątecznie. A w środku to już w ogóle nie powiem, nie? Mm-hmm. Tutaj to jest... Ja nie spodziewałem się... Że jak cię zaproszę, to zrobisz coś takiego z tym domkiem od środka, nie? Żeż to było... Jo, ale co się stało? To jest całe dużo zrobione. No ja, jak ja bym na coś takiego nie wpadł? Nie ma opcji, nie? Przecież to jest tak kolorowo, tak ładnie. Patrz, czerwona bombka! Ło, jak wyrosła, to jest już bomba, ona zaraz wybuchnie. Mówię ci, ona zaraz wybuchnie. Dobra, ja może dam jeszcze tu lampki na hamo, tak jakoś... Nie, dobra, bo to już no chyba... Mi się moje już skończyły jak coś. Ja mam 21 jeszcze, ale nie ma też co na siłę gdzieś dawać tutaj. Ale to super tu wygląda. Tu ci może postawię coś, o. Ale to super wygląda, ja. Dobra, to ja te światełka dam po prostu tutaj, o. Tutaj u góry, żeby było świątecznie też tutaj, bo tak to... Żeby się nie zmarnowały te światełka. O, pyk, tutaj pięknie. I jeszcze pyk. O, super, no i akurat wszystkie wykorzystałem. Masz jeszcze jakiś pomysł na dekoracje? Masz jeszcze jakieś dekoracje? No mam jeszcze troszkę drzewek tych, co na dwór można posadzić. Mam też troszkę tych doniczkowych. O, ale tak właśnie patrzę, co te skrzynka masz, co by można było jeszcze wykorzystać ewentualnie. W skrzynkach to bida jest straszna. Jedyne 5 diamentów, jakie znalazłem, to wykorzystałem na kilof i miecz. Więc nic specjalnego nie znajdziesz. Chyba, że... Nie, tutaj nie mam nic. A tutaj też nic nie mam. A mam 3 emeraldy łącznie, ale to nic nam nie daje. Jakby takie kwiatki czerwone dać, to one chyba już nie pod klimat, nie? Takie, o... To tak bardziej różany ogród. To już nie wygląda za dobrze. Nie no, wszystko jest... Ej, jak to ładnie wygląda. Fajnie wygląda. Ej, nie, ja tylko się tym środkiem jaram. Naprawdę, ten środek to wygląda epicko. No popatrzcie. Fajnie wyszło. Teraz No dobra, to będziemy kończyć chyba, nie? Mhm. Taki króciutki odcineczek, słuchajcie. Madzia nam bardzo pomogła, więc podziękuję ci jej w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na kanał Madzi. Ja byłem iSuperMWK. Ze mną była Madzia. Byłam. No i trzymajcie się i miłego dnia. Na razie. Pa, pa.